Pocka po zwycięstwie na Neolitum Xboxu w Net 16 Ewa Dłużej. Gratulacje, jak wiemy. W zwycięstwie i już niestety pobijana. Pobijana, to wiadomo, taki sport. Natomiast chyba trochę spadł kamień z serca. Po tej walce, wiesz co... Wiesz, no mówię w kontekście oczywiście po prostu. No tak, oczywiście, że wygrałam, ale wiesz co, nie zakładałam oczywiście przegranej, wyszłam tak dobrze nastawiona psychicznie. I tak się zawsze muszę nastawiać, że no po prostu idę na wszystko, dostanę, wymianę. Tak muszę się nastawiać na każdy pojedynek, wtedy się najlepiej czuję w walce. No właśnie, porozmawiamy o tej walce. Ewan, jaki był plan, co chcieliście z Kasem zrealizować, co udało się zrealizować w niej? Miałam być pierwsza, atakować ją, zadawać ciosy na dół. Widzieliśmy, że trochę będzie mnie przytrzymywać, miałam ją odpychać i walczyć trochę w tym dystansie. Ona często szykowała się tylko na jeden cios, ja miałam czasami po prostu się bawić lewym prostym, zadawać mocne ciosy, które były zadowolone. Jab. Pokaż, czego się nauczyłaś, miałam bardziej się wyluzować. Jak walczę tak jak na sparingu, wtedy jest naprawdę najlepiej. No i chyba fajne przygotowania w tym ground gym, nowym gymie. Najlepsze, słuchajcie, mieliśmy tylko dla nas siłownię, w pełni wyposażoną. Już ci to mówiłam zresztą, ale no ja chcę tam wracać na obozy, naprawdę niech to będzie zawsze taki mód, nie chcę go zmieniać, chciałabym boksować z tymi trenerami do końca swojej kariery. Jestem naprawdę mega wdzięczna Mariuszowi za wszystko. Ewa, gdyby się do czegoś przyczepić, to brakowało mi tylko prawej ręki. Kto go tutaj wpuścił? Bo lewa ręka pełna kontrola, ale tam brakowało takiego mocnego ciosu jednego. No wiesz co, czasami mi się udawało tym prawym, nawet sam gdzieś raz, że mi się kolewa, nie wiem, poślizgnęła, coś tam się zachwiała. Trochę też na dół zdawałam prawe, ale muszę obejrzeć, być może. Miałam wrażenie, że ją otwierałaś sobie lewym prostym i kilka razy była okazja, tylko tak widziałeś, że kontrolowałaś to pojedynek, więc się niespecjalnie też. Nie, chyba... wiesz co, nawet jak ją chciałam gdzieś tam wykończyć, to pamiętajmy, że no, ona przetrwała dystans też skateboardera, która jest naprawdę świetną zawodniczką, więc nie mam sobie w tym momencie nic do zarzucenia. Oczywiście obejrzę tą walkę i na pewno jest mnóstwo rzeczy do poprawienia. Nigdy nie mam, wiesz, perfekt. Mówi, że teraz Harper, tak? Tak, chciałabym zobaczyć z Harper, w mniejszej oczywiście kategorii superpiórkowej i później zobaczymy, ale to jest teraz w tym momencie cel Harper. A nie będzie problemem waga? Waga, zawsze jest problemem waga. Co ja poradzę? No jakbym niestety nie miała takiej natury, to bym miała już w tym momencie superpiórkową. Zrobię tą wagę oczywiście, tak jak wam wspominałam, nie roztryję się, będę trzymać już, pojadę tylko raz na... Ewa, rozmawiasz z dwoma grubaskami, to jest super. Ja was uwielbiam, jesteście naprawdę fajni, ale kiedyś was odchudzę. Pojadę raz pewnie na jakieś hamburgery i później wracam do diety, bo bardzo szybko mi ta waga wskakuje do góry. Jest efekt, ja wiem. A masz mniej więcej plan, kiedy chcesz kolejny raz zaboksować? Czy wiesz, no teraz odpoczynek i nie? No wiecie, myślę, że to wszystko musi ustalić Mariusz Grabowski, ale gdyby ta walka zdarzyła się, nie wiem, za 4 miesiące, 5 miesięcy, to super. Wiecie, miesiąc bym odpoczęła i potem wskoczyłabym znowu w przygotowania. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich kibiców, jesteście kochani.